Siema widzowie, jesteśmy na rowerze, woohoo! A Dawid jest za nami, patrzcie. Widzicie go, bo nie wiem. Dawid, wyprzedź mnie, albo nie wyprzedzę mnie, wiesz? No, sportowa Warszawa, rower, browa, trawa. Bo wczoraj była siłownia, no bo dzień dalszy, kurwa, sportowego Jakuba. Nawet dietę mam, ale to tego wam nie pokażę, bo takie dobre jedzonko, żebyście zgłodnieli. Podjedź tam z kamerą i mnie nagraj. Podjedź tam z kamerą, ja podjadę i driftę za kurwie. Tylko się nie wypierdę. Kurwa. No. Kurwa, zjebałeś. Nie no, ale spierdoliłeś. Czerwona. Co, nie ufasz mi na tyle? Masz, ja też sobie. Nie, nagraj mnie. A daj mi też, ale ja się normalnie napiję. Kurwa. O, ja ci naleję, czekaj. Nie, ty mi nie nalewaj. Otwórz, nie, ja muszę, daj. Idziemy do Wola Parku. Siema, Dawid wsiada w bumbusia. Jesteśmy w Wola Parku, bo Dawid dostał SMS-a od Footlocker. Nie, nie dostałem właśnie, dlatego jedziemy. A co, minęło 2 tygodnie? No tak. No, minęło 2 tygodnie, a te kurwy nie wysłali mu SMS-a. Może źle wpisałeś numer, albo oni źle odczytali. Dobrze jest. No ale że źle wpisałeś, że tam nie wiem, 8 to jak 6 wygląda, czy jak 0, wiesz. Albo zamiast Dawid Binerasz pisałeś Dawid Biernat. Oni nie mają takiego klienta w systemie. No, idziemy to właśnie sprawdzić, dlatego otwieram nową serię. Jakub i Dawid sprawdzają. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy uczciwość sklepu Footlocker. Tak się właśnie pisze, czyta się Footlocker. Znaczy, pisze się Footlocker, ale wiecie o co chodzi. No, więc widzimy się później. Niestety nie oddali Dawidowi kasy i musimy jechać do domu. Ale jutro mu oddadzą i taka jebana szmata do niego na ty powiedziała. Dawid, jak się wypowiesz na ten temat? A. No, chciał powiedzieć niewychowana suka. No i w sumie to w tym odcinku by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. No więc spierdolnijcie lajka, suba, dzwoneczek i komentarz. A ja się z wami żegnam. Siemano. To by było na tyle od sportowego Jakuba.